Witam. Jakby to powiedział pani przełożony ukrytej mniejszości niemieckiej. A jak się pan nazywa? Klaudiusz Sikora. Mam do pani po pierwsze pytanie. Mówi pani, że żyjemy w demokratycznym kraju. Opozycja twierdzi inaczej. Ale czy to nie ludzie twierdzą, że nie żyjemy w niedemokratycznym kraju, o czym świadczą czarne marsze kobiet? Zaczęły się one, kiedy zaczął rządzić PiS. Nie było ich za PO. Za AWS czy SLD również nie pamiętam. Być może jestem zbyt młody, by pamiętać. Zbyt młody, tak. No, kobiet tak nie słyszałem, to inny marsze. Ale proszę, nie komentujmy. Dobrze. Druga sprawa. Chętnie PiS rozdaje pieniądze. Mnie nauczono, że jeżeli ma się zobowiązania wobec kogoś, to najpierw trzeba te zobowiązania spłacić, a następnie, jak coś zostanie, to przeznaczyć na inne cele. Dlaczego więc tak skrzętnie ukrywacie państwo temat posiadaczy książeczek mieszkaniowych? Temat ten był wam bliski przed wyborami. Nawet Andrzej Duda się tym bardzo chętnie zajmował. Za PO skierowaliście sprawę do prezydenta. Dla mnie człowiek, który nie dotrzymuje słowa, nie jest prezydentem, bym go nazwał, ale nie chcę, bo jest kamera. Więc dlaczego temat umarł? Za PO skierowaliście sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Potem temat, gdy musiał znowu mieć podpis 50 posłów bodajże, umarł. Ja nie chcę nic od państwa za darmo. Ja sobie potrafię zarobić, nie w tym kraju, to w innym, ale chciałbym, żeby mnie nie okradano, bo nie po to moja mama ciężko pracowała, żeby ja teraz czegoś nie dostał, czy ona, chociaż już zmarła i tego nie dostanie. Nie jest dla mnie również jasny fakt, dlaczego mówi się o tym, że Polska ma być wielka i tak dalej. Będzie wielka, jeżeli politycy, i to wszystkich partii, bo ja nie jestem z żadnej partii, dla mnie wszyscy jesteście państwo tacy sami. Ja nie widzę różnic, każdy działa na swoją korzyść. Dopóki nie będziecie zatrudniać ludzi niekompetentnych. Pan Misiewicz to tylko jeden z wielu przykładów. Ja rozumiem, że każda partia chce obsadzić stanowiska swoimi ludźmi, ale niech przynajmniej mają kompetencje. Super. Następna sprawa. Mówi się o tym, że w Polsce mało się zarabia, że się wyludnia i tak dalej. Nie zmieni tego 500+, bo to nie sprawi, że ci ludzie, jak dorosną, to tu zostaną. W Polsce pewne rzeczy muszą się zacząć opłacać. Nie opłaca się w Polsce robić zakupów, bo ceny są wyższe niż w krajach zachodnich. Opłaca się po prostu spakować, pojechać do Anglii, tam się odkupić, co robi już dużo młodych ludzi. Nie opłaca się w Polsce pracować, bo wynagrodzenie jest niższe niż u sąsiada. Nie opłaca się w Polsce płacić składek zdrowotnych typu ZUS czy NFZ, bo na emeryturę, jak kiedyś pisałem z panem tutaj radnym, i tak muszę sobie odłożyć sam. No to co się w tym kraju opłaca? Dziękuję. Jako przykład reakcji Brukseli i totalnej opozycji na uruchamianie wymiaru sprawiedliwości względem ich członków. Znacie państwo sytuację posła, który został z Platformy aresztowany. Proszę sobie wyobrazić, że pan poseł Boni w związku z tym aresztowaniem pana posła Stanisława G. wystosował list do Komisji Praworządności, że oto ten niedemokratyczny rząd aresztuje polityków opozycji. To działanie polityczne. Proszę państwa, że to działanie polityczne. Chciałabym przypomnieć, bo na pewno część z państwa, ja młody człowiek na pewno to wie, zakładam, że pod koniec marca został aresztowany były prezydent Sarkozy za nieprawidłowości przy swojej zwycięskiej kampanii sprzed lat. Czy sądzicie państwo, że którykolwiek z francuskich posłów podnosił tę kwestię w Parlamencie Europejskim? Kompletnie nie. System sprawiedliwości działa, bada sprawę, Sarkozy został zatrzymany, aresztowany, ale nie. Nasi mówią, że trzeba to jako przykład represji politycznych. Pokazuje panu te podwójne standardy. System ścigania, to powiedziałam bardzo powoli, te młyny sprawiedliwości mielą i naprawdę na naprawę systemu potrzeba lat, proszę mi wierzyć, potrzeba lat, żeby te zmiany weszły w życie i żeby człowiek, chcę powiedzieć, że na pewno w Polsce jest bardzo dużo uczciwych, porządnych sędziów i nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, ale są również tacy, którzy powodują,
że ludzie w Polsce mówią o systemie niesprawiedliwości i mówią o tym, że ten system jest opresyjny w stosunku do ludzi biedniejszych i że bardzo często właśnie oskarżony jest oceniany przez pryzmat, już mówiąc dużym skrótem, przez pryzmat grubości portfela. Dlaczego? Polityka medialna, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, gdybyście Państwo prześledzili ostatnią aktywność naszych ministrów, to rzeczywiście musimy koncentrować się na tym gaszeniu pożarów i wyjaśnianiu. Oczywiście to jest temat na osobne spotkanie i te zawiłości historyczne i ta pedagogika wstydu, która po prostu nam cały czas towarzyszyła, daje takie skutki. Zapisałam sobie o tej definicji zdrady narodowej, przekażę pod rozwagę, bo zbieramy z tych spotkań również uwagi, które warto w Warszawie przekazać i zastanowić się. Wydaje mi się, że coś z tym nagrywaniem zostało ruszone w tej ostatniej noweli, ale nie pracuję w polskim Sejmie. Nie wiem, czy pan senator miałby coś na ten temat. Czy jest tak, jak pan przedstawiał, że musi być zgoda sędziego. Musi być zgoda sędziego. To jest jakby rzecz, chociaż ona jest w większości wypadków wyrażana, ale są sytuacje. No, są sytuacje takie, jak pan mówi, że oczywiście to jest nielegalne, musi być zgoda osoby drugiej na nagrywanie. Tylko w własnym domu pan może posługiwać na przykład żonę czy syna, ale już to, co jest poza domem, to jest przestępstwo. No i to wynika z tej zasady, że po prostu ta zgoda musi być wyrażona. Teraz na pewno są jakieś przesłanki, które by wskazywały, dla których by tego nie należy stosować. Myślę, że to jest do rozważenia, ja myślę, że taką odpowiedź mogę przekazać w innym terminie, ale na pewno trzeba by powiedzieć, co jest lepsze w takim momencie. Nie? Ja to zanotowałam, zapytam pana ministra, ale myślę, że i pan senator również i zaprosi pana do biura na herbatę i tą kwestię szczegółowo wyjaśni. Dziękuję panu Zdzisławowi Matuszewskiemu. Sprawa 300 zł plus. Ja myślę, że ta regulacja będzie tak skonstruowana, że to będzie chodziło o roczniki. O roczniki. Ale też przekażę pani minister Rafalskiej, żeby się upewnić, czy zauważono tutaj, że może takie zagrożenie powstać. No, jeśli chodzi o marksizm, no to proszę państwa, reżimy powołujące się na marksizm są odpowiedzialne za zagładę ponad 100 milionów ludzi na świecie i to jest cała odpowiedź po prostu. To jest zbrodniczy, absolutnie zbrodniczy system. Na kwestia nagród, to myślę, że jak ja skończę, to pani poseł Maria Nowak tą kwestię omówi, bo jest bardzo zaangażowana w wyjaśnienie tutaj tej lokalnej sprawy. Dziękuję panu Klaudiuszowi za zadanie pytań. Pan zwrócił uwagę na czarne marsze i że z powodu właśnie tych czarnych marszy też jakby jest podnoszona, że ta demokracja jest łamana. Bo to jest głos społeczeństwa, o to chodzi. Tak. To jest głos społeczeństwa, nie może pani powiedzieć, że opozycja twierdzi, tylko akurat to podejrzewam w tych marszach. Ale może nie dialogujmy, pan mnie wysłucha i potem może się pan odniesie, bo tak to nie wiem, czy państwo są zainteresowani przysłuchiwaniem się naszej rozmowie. Pan miał czas na pytanie i pan mówił tak długo, jak pan sobie życzył. Czarne marsze. No więc czarne marsze, proszę państwa, są najlepszym dowodem na to, że jest demokracja. Bo nawet ci, którzy uważają inaczej, mają inny światopogląd, mogą wyjść na ulicę, mogą demonstrować, nikt ich nie aresztuje, nie pałuje, nie strzela do nich jak do górników pod Jastrzębską Spółką Węglową w ostatnich rządach kulami gumowymi. Wyszły panie na ulicę i krzyczały, tak, apoteozę śmierci, że aborcja jest okej, ubrały się na czarno, uważały, że to jest po prostu, mają prawo do takiej demonstracji. I to jest dowód na demokrację, że jeśli uważają, że coś jest okej, chcą demonstrować, to wychodzą na ulicę. I chcą, proszę państwa, wyjść w Warszawie, wychodzą w Warszawie. Chcą wyjść w Częstochowie i przejść alejami, uwaga, Najświętszej Marii Panny, którymi co roku pielgrzymuje na Jasną Górę 4,5 miliona ludzi z całego świata. Ja jedno zbiór mam właśnie przy Alei Najświętszej Marii Panny. Czasem widzę, wiecie co, że idą ludzie na kolanach. No ale przecież Marx powiedział, że religia to opium dla ludu.
więc pewno to nie wszystkim się podoba. I tymi alejami Najświętszej Marii Panny, które nie pielgrzymują, z helu idą ludzie na nogach. Wariaci, co by powiedzieli ci lewicowo-liberalni, którzy uważają, że co, to jest nie w porządku? Nie, ma ktoś ochotę iść na pielgrzymkę, Pana Boga sławić, Matce Bożej podziękować i poprosić o opiekę, to idzie. Chce ktoś iść tymi samymi alejami, proszę Pana, w czarnym marszu i krzyczeć, że zabicie dziecka jest okej, to idzie i krzyczy. I na to, proszę Pana, polega demokracja, że Panie wychodzą i krzyczą. Rozdaje pieniądze, a tutaj ten wzrost gospodarczy, nie mogę niestety się z Panem zgodzić, choć chciałabym choć w jednym wątku. Dlatego, że jeśli Pan przeanalizuje dane Eurostatu, czy przyjrzy się, jak agencje ratingowe oceniają naszą polską gospodarkę, to Pan będzie musiał zauważyć, że mamy bardzo duży wzrost gospodarczy. Jesteśmy w Unii Europejskiej liderem wzrostu gospodarczego, że Moody's podnosi nam wskaźniki, wskazując, że z naszą gospodarką jest bardzo dobrze. Poza tym, proszę Pana, my uważamy, że ten wzrost gospodarczy ma dobrze Polsce i Polakom służyć, bo Pan to nazywa rozdawaniem pieniędzy, a ja to nazywam inaczej. Wzrost gospodarczy jest po to, żeby ludziom lepiej się żyło i w taki sposób patrzymy i w taki sposób łączymy. Dlatego na wstępie mówiłam, że Polska solidarna, tak? Silna Polska solidarna, pamiętająca o tym najsłabszym, ale dająca również szansę tym, którzy chcą się rozwijać, iść do przodu. Dlatego zdejmujemy obciążenia z pleców przedsiębiorców. Dlatego chcemy, proszę Pana, żeby małe firmy stawały się większe i dlatego proponujemy takie regulacje, które dają taki wzrost gospodarczy. I jeszcze nawiążę tylko jednym zdaniem do tej konferencji na Malcie, o której mówiłam przy okazji kryzysu migracyjnego. Proszę Państwa, na tej konferencji przedstawiciele państw afrykańskich mówili bardzo gorzko o kryzysie migracyjnym. Oni mieli pretensje do przedstawicieli Unii Europejskiej. Co wy robicie Afryce? Co wy robicie Azji? Najsilniejsi, najmłodsi, najzdolniejsi, najodważniejsi uciekają z tych terenów, a my byśmy chcieli, bo to akurat przedstawicielka Afryki mówiła, żeby Afryka się rozwijała. My potrzebujemy tu pomocy na miejscu. To jest dla nas pomoc, która jest pomocą wymierną, realną i oczekiwaną. Nie chcemy, żeby Afryka pustoszała, żeby najsilniejsi z niej uciekali. Dalej Pan mówił o Misiewiczach, tak. Misiewicze. No jest takie hasło Misiewicze. Rzeczywiście. Więc popatrzmy na LOT. Przejmowaliśmy LOT, miał zadłużenie, o ile dobrze pamiętam, minus 300. A teraz ma plus 200 czy plus 300, kupujemy nowe samoloty i otwieramy nowe kierunki. Popatrzmy na Jastrzębską Spółkę Węglową. Bo tu jesteśmy, na Śląsku. Była minus 3 miliardy, teraz jest na plusie plus 2. Takich Misiewiczów w Polsce życzę. Takich Misiewiczów w Polsce życzę, którzy spowodują, że Polska gospodarka będzie się rozwijała. I proszę, to jest tak, że ci, którzy nie mają argumentów, używają inwektyw. Tak jest. Używają inwektyw. A ja po kolei mogę tych prezesów tych spółek pokazać i pokazać te wzrosty gospodarcze. I Pan na pewno jest w stanie do tych danych dotrzeć. I z tym się po prostu, jak mamy liczby, to dyskutujemy w oparciu o fakty, nie o inwektywy i nie o emocje. I tutaj też, nie wiem, czy Pan, widziałam któregoś z Panów prezesów, Poczta Polska jak wychodzi na prostą, jak się rozwija. Więc jak się chce, to można zakupy w Polsce i za granicą. No nie będę tego komentować w oparciu o emocje, powiem tak. Ja na co dzień żyję w Brukseli, wylatuję w każdy poniedziałek, wracam w piątek, żeby również z Panem się spotkać i powiedzenie, że to wszystko kosztuje tyle samo, jest nieprawdą. W Polsce jogurt kosztuje, który kupuje 2 zł, tam kosztuje 2 euro. To wszystko. Czy odpowiedziała Pani na moje pytanie odnośnie posiadaczy książeczek mieszkaniowych? Nie pytam o sprawa książeczek, a już Panu. Odniosę się do tych książeczek. Rzeczywiście ma Pan rację, sprawy książeczek mieszkaniowych nie znam.
zapoznam się z tą sprawą i albo poproszę pana senatora. Proszę pana, ja w przeciwieństwie do pana nie znam się na wszystkim. Ale to był wasz nie znam. Nie wiem, jaka jest regulacja w tej chwili. Proszę pozwolić. Nie wiem, na jakim etapie jest realizowana ta sprawa. Tej sprawy nie znam. Więc poproszę pana senatora, żeby pana zaprosił do biura i pan sprawdzi, pan senator. Ja sobie zapisuję i powiem, że ten postulat był podnoszony z zarzutem, że jest nierealizowany i na pewno go kolegom w Warszawie przekażę. I bardzo pana proszę, żeby pan się z panem senatorem umówił. I pan senator, pan zna tę sprawę? Ja nie znam tej sprawy, jak to zostało zrealizowane, ale ustalimy. No to mamy jeszcze coś do... Panie Klaudiuszu, to znaczy, że mamy jeszcze coś do zrobienia. Dziękuję. Pani Maria jeszcze, chyba, że w tych ponieważ pan poruszył ten problem, który jest dla nas tutaj, dla Chorzowian, rzeczywiście istotnym problemem, to ja powiem bardzo krótko, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę porozmawiać na ten temat już po spotkaniu. Rzeczywiście sprawa jest, można powiedzieć, już zamknięta o tyle, że Rio zauważyło ten problem. Potem Rio na odwołanie się prezydenta potwierdziło, że podtrzymało swoje stanowisko. Następnie prezydent zgłosił to odwołanie swoje do kolegium i dzisiaj już kolegium potwierdziło, że prezydent nie miał racji, że muszą pieniądze zwrócić. Ja złożyłam w ubiegłym roku doniesienie do prokuratury. Zaraz gdy tylko Rio to zauważyło. To jest ponad 2 miliony, że powinny wrócić. 2 700 000. I w tym momencie, akurat wczoraj byłam w prokuraturze na ten temat, żeby rozmawiać. Najpierw ja złożyłam do prokuratury regionalnej, ale trafiło to do okręgowej. W Mysłowicach jest to rozpatrywane. Przy czym słyszałam wyraźnie i tu też będę miała uwagę właśnie do pani poseł, żeby jednak może zwracać uwagę na szybsze zmiany także w prokuraturze. Ja wiem, że poszło głównie w kierunku sądów i tam się już coś zmieniło. W prokuraturze mamy dużo młodych, energicznych prokuratorów, ale mamy też prokuratorów, którzy zajmują się sprawami, no, tak jak powiedziała, iż te młyny bardzo wolno mielą, a no, nie wszyscy jeszcze nawet są tak zaangażowani, zwłaszcza z tych starszych prokuratorów, jak my byśmy na to oczekiwali. I powiedziała mi pani prokurator wyraźnie, no postępowanie jest w toku, ale czy ono się skończy przed kadencją samorządu? Powinno się skończyć. Nie wiadomo. Będę na pewno naciskała, bo dlatego wczoraj właśnie byłam się dowiedzieć, na jakim etapie jest to postępowanie, bo ja złożyłam o doniesienie do prokuratury. Już teraz jest orzeczenie kolegium, więc już nie mają czego się jeszcze odwoływać, bo już nie ma gdzie. Już tylko pozostaje prokuratura i sąd. Dziękuję, ale gdyby przed wyborami, to wtedy nie może obecny prezydent startować, gdyby został uznany za winnego, nie mógłby startować wyborów. Pani poseł, bardzo pani dziękuję.